Tak, tą nie miałem, tej nie miałem, Atari, miałem Atari tą, jak byłem mały kuźwa grzdyl, tą Atarkę miałem 2600, tylko że tak, fajne, miałem jeden kartridż za 8 gier, e, niestety tam w większości rzeczy to było na dwa, tylko to nie było Atari, tylko że ja miałem konsolę Rambo, coś takiego. Dla mnie to jest kuźwa bez, ja nie mówię tutaj o technikaliach, pamiętacie nie mówię, nie oceniam tu technikaliów, biblioteki gier, jakieś wiecie, kuźwa niuansów, kuźwa nie wiadomo czego, historii i tego tego, to jest moja lista, sam sobie, zapowiem ja powiem, pod moją nostalgię i w ogóle nie ogarniam, więc tak, nostalgicznie w ogóle, doświadczeniowo i to jak mi się grało, nie? Ja miałem tę... 2600 miałem, mówię Rambo Tą podjebkę, jak mówiłeś to Więc ja miałem Rambosa Ale działały gry z 7800 Atari, nie? Więc jak na to tej konsoli wrzuciłem tu, to też działało Dobra, i to z uwagi na to, że ją miałem No... Fajnie, że miałem tą konsolę, ale no niestety Problem był w niej taki, że większość gier wymagała dwóch graczy Nikt ze mną nie chciał w domu grać, więc. I to była moja pierwsza styczność z konsolami właśnie na konsoli Atari. I oczywiście miałem niby to Nintendo Game and Watch, czyli te. Ja miałem wilka, zaje, zaje, miałem wilki zajec, gdzie zając zrzucał jajka, a wilk je łapał. Więc to mi się lepiej grało. Ale to wiadomo, wo, mała e, konstrukcja, e, prosta konstrukcja. To jeszcze pewnie, jakbym znalazł to w piwnicy, to by kuźwa ona jeszcze działała. Zapewne, nie? Nie, w ogóle, bo to była ruski pod, ruska podróbka jej miałem, nie? Więc to była moja pierwsza styczność, były moje pierwsze konsole w życiu, nie? E, teraz tak, konsola trzecia. Stąd nie miałem tej, nie miałem tej. Ale grałem w emulator, więc on też, że tak powiem yy, Nintendo Pegasus hmm, czy ją wpisać, czy nie, no dobra, nieważne Atari 7800 nie miałem ja, miał mój kuzyn Ona była zdecydowanie lepsza od mojej W niej się lepiej grało, miał lepsze gry Jak najbardziej I ten kontroler był fajniejszy, niż ten taki kwadratowy mój, nie? I teraz tak NES Nesa graliśmy ostatnio... No właśnie, no no no, tak jak mówisz, no dużo było takich tych podróbek, handheld'ów. Inni mieli jajka, inni mieli kuźwa... Ja miałem jajka, kuzyn miał... Piłkę chyba? żeby było trzeba bronić yy, bramki, nie, ale tak naprawdę to było na tej samej zasadzie, nie? E, teraz tak, jeżeli chodzi o Nesa, to nie miałem Nesa. Graliśmy na. zamiast na NESie, grałem na Pegazusie Pegasusa kupiliśmy ostatnio. Ja Emil zakupiłem, więc miałem styczność z tą konsolą. Niestety, większość gier to są platformówki, aczkolwiek niektóre platformówki są nawet ciekawe. Jest to na pewno e, konsola dla niektórych bardzo nostalgiczna. Niektórzy pewnie ją wy pod niebiosa, pod eskę wrzucą kuźwanie. No, dla mnie. Co myśmy przeszli? Na, na nes coś przeszliśmy, kuźwa, nie? Jakąś grę żeśmy na nes przeszli. Co ja przeszedłem? Tym kurde takim... E, Kota Feliksa żeśmy przeszli na nes I kontrę. No. Fajne. No tylko, że trudne gierki były, nie? Więc... No powiedzmy, że tu będą, ją tutaj też, nie? Nie... W ogóle... Miałem ją... Znaczy posiadam podróbkę, tak? E, mam <grym> na emulatorze Dwie gry przeszedłem, tak, no i stwierdzam, że hmm, no tak średnio, nie? Pewnie jest jeszcze kilka gier, które warto przejść. A czekajcie, ale nie, a my na Atalii 7800 przeszliśmy przecież te fajne wyścigi, co były. Enduro chyba, nie? No to to było też fajne, no ale dobra, no to 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 tak to, to jak na tej samej zasadzie działa, nie? Z handheldów nie miałem nic z tych tutaj, co są. Jakiś chudo, w ogóle pierwszy raz widzę takich Hudson. Game Boy Pocket nie posiadałem. Game Boya nie miałem nigdy. Kumpel miał kurwa, chyba z kilka wersji Game Boya. Ja nie posiadam, aczkolwiek grałem na Game Boyu w emulatorze. Na emulatorze w coś grałem, więc zaznaczam, że nie miałem. Bardzo mało styczność miałem z tą. Nawet na emulatorze graliśmy w Pokémony, ale to jest za mało, żebym mógł się wypowiedzieć, więc. Jak dla mnie w ogóle nie, jak na razie ta konsola nie istnieje. Nie, trochę się rozjaśnię, dobra. SNES, druga generacja. Nie znam, ale SNESa mam. Mam SNESa, posiadam. Yy, dostałem, wygrałem go u Energika w pudło pełne barachła. Tej konsoli jeszcze nie uruchamiałem. Na SNESie coś przeszliśmy? Raczej nie. Graliśmy ostatnio w jakieś tam... W, yy, Fight Warrior, Warrior Fighters Fly, Fly, nie Fly Warriors, coś takiego więc można powiedzieć, że ją posiadam, ale kompletnie nic y, takiego jeszcze nie widziałem. Nie grałem na tej konsoli, nic takiego co by mnie miał efekt. Wow, i naprawdę tego, nie? No naprawdę, pff. może jak poznam jakieś lepsze gierki, będę miał może większe zdanie o tej konsoli, nie? Y, CDI. Nie, Sega, jakaś nie, Sega CD, Sega Gear, yy, Sega Genesis, a co mamy z Sega, a my Saturnie mieliśmy, więc z Genesisa to ewentualnie, znaczy nie miałem Genesisa, więc wypad, emulator to tylko Jaguar chyba, a to już to następne, Game Boy Color, o na Game Boy Color, ale nie mam Game Boy Color, czy mam, czekajcie, nie, nie, mam Advance. Na Game Boy Color, tylko graliśmy na emulatorze. Nigdy Game Boy Colora chyba w ręku nawet nie trzymałem. Czekajcie, muszę pomyśleć. Też nie. Dobra. Wypad. Nintendo 64. Nigdy nie miałem. Nigdy nie grałem. Pierwszą styczność z Nintendo 64 miałem przy okazji jak graliśmy, testowaliśmy Mario 64 na emulatorze. Virtua Boy też nie. Jakieś tu kuźwa też. Sega Saturn. Nie posiadam. Gramy aktu. Przeszliśmy Sega Saga Rally. Przeszliśmy... Gramy teraz tą bajdera jedynkę. Jakbym miał, to może bym też się dał gdzieś dosyć nisko, bo. Ale powiem Wam ładniej... ładniejsza od PS jedynki, nie? Które momenty miała. SNK to to nie wiem nawet co to jest. Haha. Dara do czego? 3DO. Nie miałem. Game Tiger. Dobra. I teraz tak. Dochodzimy do sonki. Advanced Advance, fajna konsolka, jakby był jedyny ból, że ładować tego nie można, bo to na baterie. Tak, wiem, ale baterie dosyć długo trzymają, jeżeli dobre baterie kupisz. I teraz tak, mi designersko podoba się bardziej PS1, więc czekajcie, najpierw sobie to wrzucę, żeby to jakoś tu zrobić, więc tak ps 1 u mnie jest, wiecie, bliziutko serduszka, nostalgiczna kuźwa, która no, wdrożyła mnie w ogóle w świat gier na wielkim hardkorze, na hard. Też, no, wiecie, ta konsola ukształtowała mnie jako gracza. Pierwsze gry, kuźwa, Gran Turismo, Tomb Raider 2, Tekken 2, no, to kuźwa były wyznaczniki dla mnie ee, w ogóle. Koliny, Gesień Gran Turismo, ja pierdziałam jak sobie pomyślę, to po prostu było. Najlepsze lata dzieciństwa, jak właściwie posiadałem konsole PS1, nie? Dam na A PS1 e, niżej, bo oryginalna, na oryginalnej PS1 mamy te wszystkie wtyczki, dodatki, e, można kuźwa i te e, link cable, chyba. E, ps 1 tego nie ma, niestety. A ta jest najbardziej na wypasie, nie? Więc ta jest według slimka. Lepszy obraz można z niej wydobyć niż PS, z PS2 PS1, bo PS1 ma lepszy procesor graficzny czy coś tam, coś jest nie coś lepiej działa. Ale mimo wszystko daje wyżej, między tym daje PS1 wyżej niż, daje PS1 wyżej, wyżej nad PS1, nie, właśnie z tego powodu. Naprawdę na NES to była ważna konsola, tak. no, dlatego mówię, nie mówię pod historią tylko moje doświadczenie. Więc wiesz, no cały czas musicie patrzeć. Wiem, że nie będziecie się ze mną zgadzać, a tego jestem świadomy, ale to jest moja lista. Zróbcie swoją i potem może, no, mogę, mogę pogadać z, wa, z wami na ten temat, nie? Dobra, no i tu wchodzimy już do takiego gamingu, którego ja znam, nie? Bardziej już, nie? Bo tu wie, te to kuźwa znałem, tylko z dzieciństwa mówię między. E, bo ja miałem właśnie tego Rambosa. Po rambosie, po, po Rambosie jeszcze kumpe, kuzy miał komodo, a komodory nie ma. A, komodorki nie ma nawet, bo to może komputer jest, może gdzieś tutaj jest, nie, nie ma. A widzicie, Komodore nie ma. Bo jeszcze był Komodore przecież, no ale nieważne. Dobra, eee, więc tak. Microsoft Xbox, czekajcie. Pierwszy Xboxik. Teraz tak. Eee, przede wszystkim ta konsola miała tragiczny pad. Jest przeogromna. Moje doświadczenie jest z nią takie, że z nią miałem po prostu taką wersję, która ciągle ma jakiś problem, nie? Ciągle coś nie działo, ciągle coś nie, nie, nie świtało, więc tak naprawdę to jest taka moja konsola Kuźwa najmniej przyjemna. Nawet jak ładnie gry wyglądały, to problemem w tym jest ten ich Kuźwa Giga, ogromny kontroler. Więc tak naprawdę postawię ją nawet pod cenie. Xboxa. Bo z nią zawsze co chcę na tej grze, na tej konsoli gra, zawsze były jakieś problemy. To się wieszało, coś tak. Ja wiedziałem, wiem, że to może przez po prostu e, trudności, wiecie tam, w używaniu tego wszystkiego i, i problem z. wiecie, e, że ta gra, konsola jest stara, no ale no najprzy, najmniej przyjemnych doznań miałem z tą grą, nie? Na tej konsoli. Cześć, Karaban. No i na przykład ja w moim, w moim Xboxie padł napęd i muszę teraz go wymienić z wersji amerykańskiej przerzucić. No, więc widzicie, coś trzeba pogrzebać, nie? No wiem, że mniejszy wygodniejszy, ale ja mam nieoryginalny. Mam oryginalnego tego... Jak on się nazywa? Duke chyba, tak? Mam tego Duke'a. To jest kurwa. Jest do przyzwyczajenia. Idzie się do niego przyzwyczaić, ale kuźwa jest ciężko, nie? Cześć Dante. Eee, dobra. Game Boy Advance. Posiadam Game Boy Advance. I teraz tak. Jeżeli chodzi o Game Boy Advance, to jeszcze otworzę okno. Bo już się widzę zrobiło lepiej. Słońce zaszło, to można. O patrzcie jaki ładnie rozświetlony jestem teraz. Od kiedy kuźwa zmniejszyłem po formacie kuźwa ciężko teraz ustalić dobrze światełko. Eee, Game Boy Advance. Na Game Boy Advance tylko czekajcie. Advance czy DS? Advance. Na Advance grałem tylko tak naprawdę w Need for Speedy Tam chyba Underground wyszedł, czy coś takiego, nie pamiętam. Ech. Powiem wam, że w Advance jest ten problem, że Kuźwa no, yy. Czy ja dobrze mówię? Tak, na Advance miałem tylko, mam tylko na Advance, miałem styczność tylko w. Yy przy Need for Speedach, przy jak robiłem e, te materiały z grą przez generację, gdzie przechodziliśmy wszystkie, czy grałem, przechodziłem, albo grałem w wszystkie e, porty danej gry o z serii Need for Speed. No niestety ta e, jest fajna, wygodna. Jedyny minus jej jest taki, że kuwa, ma bardzo. Ona chyba nie miała podświetlenia, jak dobrze pamiętam, nie? Czy ona miała podświetlenie? Nie, ona chyba nie miała podświetlenia nawet. Więc to też jest kurwa do tego minus. Ona nie miała podświetlenia chyba. Już nie pamiętam, czy miała, czy nie miała. Więc to też jest taki gorszy handheld. Game Boy Micro nie posiadałem. Nigdy w rękach. Mam GameCube'a. Nie ma, ale wstawiają te po... No właśnie, do tego trzeba coś do dokładać, więc... E GameCube. GameCube jest fajny, gdyż ponieważ ma bardzo małe płytki, więc mało miejsca zajmują. Też w pudełkach są normalne, jak duże pamiętam. Eee, największym minusem GameCubea jest to, żeby go podłączyć w HD. Żeby kujwa streamować z GameCubea, trzeba chyba ogarnąć jakiś giga e, drogi kabel, żeby można było chyba go na RGB albo na chyba na RGB Albo na euro? Już nie pamiętam, któreś z tych? Trzeba jakiś kabel, kuwa jest w ogóle beznadziejny. Nie? Ja ją tę konsolę kupiłem właśnie tylko dlatego, żeby mieć. Coś... Ja miałem czarną w ogóle i żeby było jeszcze ciekawie, koleś chyba wysypał na nią proszek, bo kuźwa, jak ona przyszła to na proszkiem i była biała. A ona jest czarna, nie była taka, wiecie, posypana w plaszkę. No tra tragedia po prostu. Więc powiem wam tak, że e, z GameCube miały były same problemy, jak miałem. E, ładny design, fajny taki pudło takie kuźwa... Ciekawe, no, ale to nie tą konsolą, yy, nie ta konsola, dała jakiś, zbudziławem u mnie respekt do yy, konsol serii Nintendo. Pad był spoko, naprawdę, Bądź, miał chyba jeden przycisk, czy dwa, już, już nie pamiętam. Pad był OK. mi się pad podobał, nawet był wygodny, powiedziałbym, momentami, nie? Trochę te takie ząbkowane, yy, gałka była chyba, nie była okrągła, nie miała ten, wiecie, ten otwór nie był okrągły, tylko był taki wycięty, nie? W, każdy w te tam 8. raz, dwa, trzy, cztery... tak, nie, dwa, cztery, sześć, osiem, tak, w osiem kierunków wycięty. No, więc tutaj bym dał. Następna konsola, Game Boy Advance nie miałem. Engage'a nie posiadałem, grałem tylko u kumpla. Dreamcast'a nigdy nie posiadałem, nigdy nie grałem. PS2. O, właśnie. I teraz PS2 to będzie wesoło. Gdyż, ponieważ PS2 dam tutaj, PS2 fatkę tutaj. Dlaczego? Już mówię. Bo ps 2 które kupowałem, każda miała jakiś problem, każda nie działała, każda coś tam kuwa było nie tak, było po prostu same trupy. Nie? A slimeczkę Slimka, chociaż nawet powiem, że Slimka mógł dać tutaj. Bo jak mówię Slimka PS2 dostaje ode mnie plusa tylko dlatego, to może damy tak o eee, Slimka jest o tyle lepsza od Fatki Bo y, ja mówię s, y, PS2 po rozstaniu się z PS1 PS2 spowodowała, że wróciłem do gamingu i do dziś dzień trzymam się konsol jak kuźwa, że psiego ogona, nie? I te ps 2 Slimki Kupujesz i jest szansa, że będą działać. Z PS2Ką fatką już tak kolorowo nie jest, więc zawsze też tak samo jak z Xboxem. Z ps 2 miałem bardzo dużo problemów, nie? Dobra, eee, tak. Xboxy. Tych Xboxów nie miałem. Ja kupiłem od razu e, e, Generation E. e. I niestety, dla mnie Microsoft 360, tą którą posiadam, wkurzała mnie z kilku względów, tak jak Wam mówiłem wcześniej. Irytowało mnie to, że dashboard tej konsoli jest kuźwa toporny, tragicznie. Ja do dzisiaj nie nauczyłem ich, nie jestem, nie, nie mogę się przestawić do tego rodzaju kuźwa tego dashboarda, no kuźwa nie idzie, nie? Powiem wam szczerze, że naprawdę nie mogę kuźwa e, rozgryźć do dzisiaj, gdzie jest moja biblioteka gier, gdzie Kuźwa kupuje się, gdzie są sklepy, gdzie ciągle mam z tym problem Kuźwa. Wiem, że to jest dla was może to jest proste, że klikasz tu, tu, tu już. Ale mówię, na ja się wychowywałem na Sonkach, nie? Ja e, na PS trójce Kuźwa miałem hmm. bardzo dużo lat. i Jak ja po latach kupiłem 360, nie potrafiłem się poruszać po tym chłodzie, nie? Dashboard po prostu był tragiczny. Druga sprawa: kontroler. Kontroler do Xboxa wcale nie jest wygodny. Tak jak dużo ludzi mówi, że zajebiście wygodny. Gówno, prawda, Xboxowy kontroler ma kuźwa. Czekajcie, ma tu kuźwa jakiś battery pack, przypieprzony w ogóle, nie? Paluchy ci się kurwa nie mieszczą, bo ci kurwa pazurami dotykasz tego. Ten, kto to wymyślił, to jest kuźwa debilem, po prostu, nie? Więc niestety, yy, ja 360 wrzucam ją. Na wysokości B, myślę. Eee, D... Light? Nie, ja miałem. Poczekajcie, bo teraz kurwa. Ja miałem D. Ja mam Lighta chyba. Czyli DS jakieś XL, nie? DSi? DS. Ja mam DS Lighta. I ta konsola, handheldzik, jest jak najbardziej na plusik, nie? E, niestety moja posiada jakiś błąd, że chyba któryś przycisk jest jakiś tam wypierdzielony, więc tam styka, ale podoba mi się, że one chyba mają jeszcze czytnik. Czy ta miała... E, czekajcie, która z nich miała czytnik? Nie, na nie można było gry z Gameboya chyba jeszcze odpalać, dobrze mówię? Chyba tak, no. Gameboyowe, e, Gameboy Advance, Lighty, właśnie tego DS-a. Fajny jest ten touchpad, fajnie, że tutaj jest, właśnie e, pamiętam jak tu się chyba jechało. Na tym ekraniku w górnym był widok, a tu była mapka, na przykład lista yy, tych ludzi, nie? Bardzo fajna konsolka, bardzo fajny handheldzik. Długo trzymał, yy, więc naprawdę tutaj muszę przyznać, że Nintendo się postarało z tą konsolką, był on bardzo fajnie. W, w, fajny motyw, nie? A i mój problem jest taki, że mój chyba ma taczpada zjebanego i na przykład jak gram w sudoku, czy tam jakieś coś, to mi kurczę, albo jak mam rysować jakieś logo. To klikam tu, a mi się cały pasek wypierdziela, nie wiem, więc pewnie coś jest skopane, no ale y, Dobrze, tak naprawdę to jest konsolka, która naprawdę miło, miło się ją korzystało Wimi, nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest, Nintendo Wii, no i tu zaczynamy się Nintendo Wii Zajebista konsolka Bardzo fajna e, Trochę mnie irytuje w tej konsoli to, że jest miliony, kurwa, jakichś pierdółek Tak delikatny, wiecie, jakiś kurwa Czujnik, kuźwa, coś wrostawić musi to kurwa na takim druciku, jest, że to kurwa, masz wrażenie, że się połamy, taka zabaweczka, nie? Ale największym plusem Wii jest to, że mamy kuźwa możemy sobie zdjąć z boku czy z góry, można e, wyem wyemulować w idealnym, pięknym stanie GameCube'a. Gry, pły płytki działają. Kontroler mo możesz wpiąć normalnie, jest. jest po prostu. Elegancko, nie? Więc to naprawdę ta konsolka, co do tej, to to jest chyba najlepsza konsolka Nintendo, jaką yy, miałem, nie? Jaką posiadam z tego wszystkiego, nie? Haha, ha! Sony PS3, i teraz tak. Tu będzie fajny rozstrzał. Bo słuchajcie, tak zrobię tak, zrobię tak. I zrobię tak. Powiedzcie, dlaczego daję tutaj tak wysoko, ta niżej, a najgorzej, PlayStation 3 generację. No, jak myślicie, dlaczego? Dlaczego uważam slimkę lepszą od yy, super slima, a premierówkę taką właśnie dosyć daleko. Jakieś pomysły? Ja tu od razu robię porządek tych, których, nie, których nie, nie posiadałem. A wy piszcie, dlaczego tak właśnie oceniam. No ja i od razu wypierdzielę wszystkie gry, których Kole, z którymi nie miałem przyjemności Albo nieprzyjemności a jest PSP no, Zostało dużo Yy, dobra, yy, bo ta Slimka jest matowa, super wygląda i jest za, yy, jak zabawka. Pewnie dlatego, że pierwsza czyta PS1. Każda yy, chyba czyta PS1, pierwsza czyta PS2. A no fakt. Dobra, to wam mówię. Zacznijmy od premierki. Premierówka to była konsola, którą kupiłem. Ee, dla Godowora trójki, jak yy, molestowałem dosyć mocno PS2. I na PS2, wiecie, go do jedynka, dwójka zrobiona, ale trójka już jest tu, kuźwa. No to kupiłem ps trójkę i na ps trójce to kuźwa. Nawet teraz pomyślałem, że PS3 bym dał, aha, bo tu jest. Więc e... jej minusem największym jest to, że ona jest kurwa wielka, to raz. Druga sprawa, że one miały problemy z napędami, z czytnikami. Z uwagi na to, że jest bardzo błyszczący plastik Kuźwa, broń Boże, wycierać to jakieś kuźwa chociaż lekkim Jakąś taką szmatką, nie wiecie, taką mięciutką kurwa za się jak masakra, nie? Ale mimo wszystko, no, wysoko jest tak, bo ona właśnie jak PS2 Już tutaj byłem, już po, na tej konsoli zjadłem zęby, nie? Pierwsze trofea, pierwsze platynki Kuźwa, no po prostu tutaj noce zarywałem przy tej konsoli, nie? A PS Slimka trójka jest moim zdaniem genialna. Ona usuwała, usunęła praktycznie wszystkie problemy trójki. Jest mniejsza, ładna, zgrabna. Kuźwa, jest po prostu... No idealna. Dla mnie ona jest są najładniejsze ze wszystkich konsol, nie? Jest bardzo zgrabna, skromna. No kuźwa, czego chcieć więcej. A niestety wersja Slim, Super Slim, to jest kuźwa gówno. Ten plastik, wykonanie tej Super Slimki to jest jakiś żart. Bierzesz tą konsolę w ręce, a normalnie czujesz, jak ona się wygina pod twoimi rękami, kuźwa, dociskasz ona, ten plastik, jest tak cienki, że kuźwa, to chyba nawet tak wpada słońce, to chyba nawet napęd widać chyba, on jest tak przezroczysty. Przesuwasz w ogóle, nie? Eee, przesuwasz, kuźwa, ten plastik, w ogóle nie ma, zasuwa się nic. Ja pierdzielę, nie, no, to po prostu tragedia. Kumpel miał tą e, Super Slimkę. To było, kuźwa, masakra jakaś, nie. Kuźwa, ten plastik to, ta konsola była miękka dosłownie. Ten, dajcie spokój, to było chyba już, Super Slimka to było, kuźwa, nieporozumienie, jeżeli chodzi o konsolkę, nie. No. A, no i oczywiście w PS2 i PS3 można chyba ten znaczek bo przestawiać, chyba w zależności czy stawiałeś. Tak samo jak w e, Fatce ps 2 też można było znaczek PlayStation obracać, chyba i tu, bo to samo chyba. Mieliśmy dwa dni u siebie, no więc na razie tyle. I teraz tak PSP. Mamy PSP. Niestety, PSP. Moja PSP, niestety, ma ten problem, że e, problem PSP jest to, że ma napęd. To raz. Kuźwa, jak te płyty potrafią, kuźwa chrobotać. Chcecie sobie pograć w łóżeczku, jak koło was śpiżona, nie wiem, usypiacie dziecko? Zapomnijcie. Kuźwa, piszczy, coś tam. Jezus Maria, no po prostu na tej konsolce się. Nie wiem, może wcześniej jeszcze nie miałem tego problemu, ale te, co, tą, co ja mam, to jest kuźwa tragedia. Ja bym dał to może tutaj, a tu wstawimy Vita Jeżeli dziś wita jest, jest wita. Wita była o tyle fajna, że miała właśnie, Jezu, te dotyk z tyłu, e, bardzo fajna zgrabna, bardzo fajny wyświetlacz, dotyk tu, dolny dotyk, tu przyciski. Jedynym minusem tej konsoli było to, że... Że co? Problem tej konsoli było to, że... E, gry na niej były na specjalnych kartach i chyba nawet... Nie... E, Karta pamięci, trzeba było specjalną kartę pamięci do niej kupić, to raz. Nie było, bo ten chyba po paru latach chyba przejściówki zrobili chyba, ale nie jestem pewien. E, to raz. A druga sprawa, że e, co tam jeszcze było? Coś tam jeszcze w niej było. No i gierki były chyba dosyć drogie, jak dobrze pamiętam, ale nie jestem pewien. Ja powiem wam, że na przywicie bardzo dużo czasu spędziłem. Niestety, żeśmy się z kumplem nie dogadali i mieliśmy sobie pożyczyć. Ja pożyczyłem mu Vita, a on pożyczył mi kamerę. I po kilku latach się okazało, że on tą konsolę sprzedał, bo myślał, że myśmy się wymienili. Nie, za, nie pożyczyliśmy sobie nawzajem, tylko żeśmy się wymienili. On ją sprzedał i w dupę. I straciłem y, ps Vita, nie? W ten sposób swoją. E, I ten. No i niestety, e, ale naprawdę wolałem ps Vita od PSP, nie? O, Xbox One. To teraz będzie też kontrowersyjnie. No, kurwa teraz. Przesunąć to wszystko, to tragedia. Xbox One, moi drodzy, więc tak. E, damy to. Tak. E, Czekajcie, bo teraz, żeby się nie ebnąć, tak i tak. Chyba? Tak, jest to kontrowersyjne, ale to, co tu narzekałem, to też nie jest jakby prawda. Przede wszystkim Zacznijmy od premierówki. Ja z tą konsolą miałem problemy. Duże problemy miałem z tą konsolą. Eee, znaczy, tak, genia, ge, generalnie to była moja pierwsza konsola Xboxowa, Microsoftowa. Był to mój pierwszy Xbox, więc nauka tego wszystkiego, jak to wszystko działa, gdzie klikać, boże, jakie to było, jakie to było toporne, jakie to było kurwa nieintuicyjne, żeby się kuchwanie nauczyć dashboarda tutaj. No tragedia to była jakaś, nie? Eee, mm, co mi tam... Z kontrolerem też coś miał? A, i kontroler do Xboxa miał ten problem, że inaczej trochę się układało paluchy i uwierzcie mi, jak e, moja, e, moje dłonie nigdy nie trzymały kontrolera od Xboxa. Jak sobie weźmiecie kontroler od Xboxa i kontroler od PS2 zobaczycie, że wam się inaczej nadgarstki układają. Wiecie mi, że przez kilka tygodni jak grając na Xbox, to mi nadgarstki napierdzielały, bo nie były przyzwyczajone w takiej dziwnej pozycji trzymać kontroler. Wiem, że może nikt tego nie miał, ale ja miałem taki problem. E, drugi problem. E, miałem problem z konsolą, nie pamiętam co. I kliknąłem help, coś tam. Kazali mi zresetować konsolę do ustawień fabrycznych, zrobiłem to i oni mnie skasowali 100 zł albo 150 zł za e, helpa, za to, że e, wsparcie. I to był powód, który po prostu już myślałem, że rozpierdolę tą konsolę i ją sprzedałem wtedy. Ze złości, z wkurwa, nie? Opchnąłem ją. Potem, po chyba paru miesiącach, kupiłem znowu, bo znajomi, wtedy był okres, kiedy większość znajomych grała na Xboxie, to wtedy kupiłem z powrotem tą, tą konsolę, żeby po paru miesiącach znowu ją sprzedać. Bo znowu coś mnie wkurwiało w tej konsoli, już nie pamiętam co, nie? Ale naprawdę... Fajnie było tą konsolę posiadać. No była to konsola, która no wprowadziła mnie w świat Microsoftu. Znaczy no w do konsol Microsoftu. Ale niestety A czekajcie, ja One S nie mam przecież to Emi ma OneSkę. Tak? Tak, to ja nie mam One S więc ja tu się trochę spędziłem, że posiadam, ale to Emi ma One S, więc ja tu się nie będę. Yy... Wypowiadał, więc tutaj akurat powiem Wam, że no to było najmniej. Ale za to. Xbox One X? To była ta mocniejsza, nie? I potem, właśnie przez jakiś czas nie miałem Microsoftu, i potem wyszła One X i kupiłem sobie One X'a. I to już była fajna konsola, nie? Na tej konsoli. A bo wtedy chyba sprzedałem tą, żeby tą kupić? Jakoś tak, nie pamiętam co to było, jakoś tak ten. No i to już była fajniejsza konsolka, nie? Już na niej się, już wiecie, już. Dashboard znałem, już wtedy 360 też już poznałem, więc na tej już było mi wygodniej. E, była mocniejsza od e, zwykłej łanki, więc naprawdę też jest mniejsza, e, nawet zgrabna w miarę. Ok, nie? I bo ona ma takie fajną siateczkę z tyłu, duże pamiętam, już nie pamiętam czy to była ta, czy to była ta. Ona miała i generalnie spoko, nie? I przy niej chyba dawali to. One, One X miał to takie śmieszne, pady, te takie wyciągane z tymi. To było trochę kontrowersyjne, bo. Z, Kurwa, Kumpel powiedział, że tych odpada, to kurwa, postawisz za mocno i to kuwa, wypada. A na te wite klatki, jak ci się działy w grach? Bo jak potrze, patrzyłem, skarpeta grał, to lipa straszna. A nie wiem, powiem Ci że nie pamiętam, żeby jakiś problem. Nie wiem w co on tam grał. Ja grałem w Uncharted, to się bardzo fajnie bawiłem, Chyba najlepsze, to był chyba Uncharted, który najbardziej mi się grało. Najlepiej było. Bo tam było trzeba pod światło coś tam dawać, huchać coś takiego, latarką dawać potem. Coś bardzo fajnie to było, fajne Fajne gadżety były do tego, nie? Coś tam było trzeba zmazywać, więc to było fajne na tej wicie, ale nie pamiętam jakoś tych gier. Mówię, na Wicie miałem mało gier. Były jakieś tam nie Gravity Rush chyba coś takiego. Ale nie, naprawdę bardzo sobie ceniłem tą konsolkę fajna była. Dropiło, naprawdę? O okej. Okay. Nie wiem, ja nie kojarzę, albo nie zwracam nawet na to uwagi, nie wiem. Ja tą konsolę mówię, ja tą konsolę miałem parę lat temu, nie? Ja chyba na premierę kupiłem i... ile miałem z rok może dwa, to ile to było? No to trochę daleko, nie? Ja PS4 lubię bardziej od PS2 ogółem, co może być kontrowersyjne. E, poczekaj na mnie, poczekaj, poczekaj. E, I teraz tak. E, tu mamy tego Microsofta, to mówiłem. No, więc to była spoko. Dalej, mamy PS4 ps 4 mam tylko i wyłącznie fatkę na premierę I to jest też bardzo fajna konsola Więc też ją tu wstawiam Tylko teraz tak Ale czy to była rewelacyjna konsola? Nie, na pewno tu był kuźwa plusem kontro kontroler Kontroler do PS4 mi kuźwa siedzi zajebiście, nie? Najwygodniejszy dla mnie kontroler to jest właśnie PS z PS4 No uwielbiam ten, nie? Fajnie szeroki, długie rączki, kuźwa, nie? Dla mnie on jest kuźwa zajebisty, nie? No kurde, wygrywa, nie? Wszystko ta PS4. Ja już widzę, że będę musiał trochę pozmieniać te listę, ale zaraz do niej wrócimy jeszcze, pomieszam. Bo jeszcze zrobimy od najlepszej do najgorszej, zrobimy w każdej serii, nie? Eee, co mamy tutaj? No, Sirius S. Mam jedną i drugą. Są to najnowsze konsole. Więc tak. Na ten moment. Daję to w ten sposób. O, jak jest teraz. Pierwsza konsola z nowej z dziewiątej generacji. W moim posiadaniu Sirius S. Wszystko super fajnie. Ale jest to yy, konsola cyfrowa, cyfra, inf, in, cyfra only. Czyli musisz jechać na albo na cyfrowych cyfrowy dystrybucjach na game pasie. Nie powiem, konsola fajna. Ale niestety, zacząłem być bardzo dużym hejterem cyfrowej dystrybucji, więc na dzień dzisiejszy może tak z 2 miesiące, 3 miesiące temu byście powiedzieli, dałbym ją wyżej. Niestety teraz już nie mogę tak dać wyżej, bo w dupie mam cyfrowe to, co się dzieje, mam to gdzieś. Więc hejtuję cyfrowe dystrybucje. Sirius X? Jak gdzie jest tutaj czekajcie? Czekajcie, bo żeby teraz nim się nie popierdziło. Na pewno Sirius X cenię bardziej od Xboxa One, mniej niż Xbox One X'a yy, Jedyne co mi tu przeszkadza, to jej kuźwa design. Ten kloc jest po prostu przerażający. I na tej konsoli no gram rzadko. Design padów się nie zmienił, kuźwa też. Nic nie. Za, stwierdzili, że ten układ będzie przez kilka konsol, nie kurwa się nic nie zmienia. Eee. I jakoś tak co? Jedyny plus, to to fajne tylko z góry jest to. A czekajcie, która mi porysowała płyty? A 360 mi porysowała płyty. No to jebać, ja sobie przypomniałem jeszcze, Kuźwa, że 360, jak postawisz ją tak jak pokazują, to ci kurwa rysuje płyty, to no, ich spierdalają, Teraz mi się przypomniało. O, teraz to ma sens. Teraz jest już lepiej, teraz sobie przypomniałem. To jeszcze gorzej degraduje 360, bo kurwa debile nie dali. Yy, tacki kuźwa, która trzyma płytę i jak ją postawisz w pionie, to. I poje, rozjebało mi yy, Dark Soulsa dwójkę. Niech się pierdolą. Więc Xbox tak. Ale czekajcie, czy... ale moment. Chociaż nie, tu mi się podoba jej skromność, a ta jest kuźwa. poza totem. Dobra, i co zostaje nam? So, wezmę je tutaj na razie, żeby nie trzeba było sięgać. Eee, PS5. PS5 bym dał jak Sirius X. Dlaczego? Bo tak jak na Xbox Sirius X, na PS5 też nie ma jakichś tak dużo gierek. Eee, kupiłem, żeby mieć żeby poczuć tę moc nowej generacji. Jak na razie gra, którą chciałem, czyli Dark Demon Souls, jakoś mi nie robi. Yy, designersko ładnie, ładniejsza jest na pewno od Xboxa, bardziej mi się podoba. Konto, kontroler też jest fajny, a genialny mają kontroler, to też. No. no, ale nie mogę wziąć też do czwórki, no bo na czwórce więcej miałem doświadczenia z grami, wiele lepsze gry PS4 niż ps 5 bo ps 5 giery, przyznajmy się. Nie ma PS5 gier, ma tylko po prostu streszą kompatybilność. Tyle. Yy, no i komputer, nie? To wiadomo, że na najwyższym tego. Nie liczę to jako konsola, ale to jest komputer kuźwa. Gdyby nie komputer, nie streamowałbym teraz. Gdyby nie komputer, to kuźwa. Ja też nie bym był game, 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 gamerem. Yy, słuchajcie, mamy Windows XP, mamy kuźwa, yy, stare gierki. No to przecież jest kuźwa całe. To tak naprawdę komputer jest tylko dlatego na górze, że ja mam ich tyle, że kuźwa łyka to wszystko co tu widzicie. Tak naprawdę w, mamy w jednym pomieszczeniu: no prawie, no bo WPS-5. Nie no, ale kurna, no wszystko odpalisz na, na kąpie, nie prawie. Jak nie, jak nie, e, nie ma portu do jakiejś klasy, to możesz emulator rzucić, nie? No więc tak moi drodzy, wygląda wstępna lista moja. Dobra, jeszcze jedna zabawę mam. I dziś zakończę ogólnie gaming. To pste. Wybierz 25 mojego. Poczekaj, jeszcze ja nie skończyłem. I teraz tak, moi drodzy. Położymy teraz od najgorszej do najnowszej, znaczy od najlepszej do najgorszej. I ewentualnie pomieszamy, nie? Więc tak. Te trzy, że tak powiem, konsole. No, komputer nie. Ale PS1, PS3 to są konsole, które mnie ukształtowały. PS1 mnie po prostu wciągnęła za dzieciaka, a PS3 mnie kuźwa wciągnęła po PS2 srogo. nie? To po prostu to są dwie konsole dla mnie najważniejsze, dla mnie i najbardziej je cenię, nie? Stąd, tak naprawdę, PS2 na pewno bym dał wyżej trochę. E, chociaż poczekajcie. No nie, no bo PS dwójka. Hmm. Teraz jest skurde takie zagłoska. Coś mi tu nie pasuje. Coś mi tu nie pasuje. Czekajcie. Nas zjedźmy z dupę stronę. Trzeba ułożyć konsole, które najmniej e, Tą hejtujemy to tą na sam koniec. Tych konsol jak najmniej. To też bym zjechał niżej. Eee, o trzeba je bardziej rozbić, bo jest za bardzo. Tu jest zatłoczno. A tu jest za mało, nie? To jest jak jakwa z recenzami dzisiaj. Chóźwa. Jest ASA, a od B do D to nie istnieje. Nie, nie, musimy to rozłożyć bardziej równo. Bo to mi się nie podoba, że tak się rozjechało trochę. No teraz widzę pewne nieścisłości. Bo jakim prawem PS3? Aha, bo to jest, tu jest PS3, ale tutaj mamy PS2 kuźwa i na PS4. PS4 jest lepsza od PS2 moim zdaniem, więc bym dał niżej, ale muszę niżej dać to. Ale wtedy jak tu PS2, to wtedy tu nie może być tych konsol w większości, nie? Poczekajcie, nie, trzeba coś tak. Czyli e, tej też miałem mniej, można powiedzieć, że nawet najmniej. Nes, a ja Nesa nie mam, dlaczego Nesa daliśmy, a bo Nesa mówiłem, że emulator, nie, więc ja nie posiadam Nesa, więc, a Pegasus jest, dobra, ale to Pegasus też nie jest jakiś moim, ale Pegasusa mam większą styczność od Nesa, dobra, więc to robimy tak i to jest najgorsze i najbliżej Atari, bo miałem Atari potem miałem to, potem miałem te, dobra, to jest sens, teraz tak z tych, z tych konsol, Najlepiej mi się chyba grało Na tym, ale poczekajcie A dlaczego gadałem ja PS3 Slim jak ja kurwa nie mam tej konsoli Dlaczego ja tak o, źle, źle wpisałem w ogóle o. I tu mi właśnie, to mi nie pasowało, dobra Coś tak kurwa, to są konsole które posiadam, teraz tak e... Nie no Atari nie posiadam przecież już kurwa Widzicie, tak o I Tak sobie właśnie teraz A tu mam, nie, nie mam NESa a tali miałem. Kurwa, to w końcu już raz sam się zgubiłem. Te, które miałem, nie? Te, które miałem, no to nie, dobra, to wracamy. Te, które miałem, to, to już jest sens, dobra. Nie, że nie mam, a te, które miałem. Dobra, to to już można. Teraz już rozumiem. Bo ja już kurwa, za długo gadamy o tym, ile? Jakieś pół godziny. Dobra, to więc tak. Eee... Dobra, ta kolejność może być. Nie, a, no, hejtujemy, dobra, to hejtujemy. To jest czysty hejt. Microsoft Series S kuźwa, Xbox Series S niestety, ale bez napędu to nie jest konsola. Tak, tak emulator, a mu chodzi o konsolę. O to mi chodzi, nie? Yy, musiałem raz w życiu mieć jakąś z tych konsol, o to chodzi, nie? Moje doświadczenia z nich. Dobra i teraz tak. Idziemy tutaj. Więc tak, Game Boy Advance dałbym mm, Posiadam tę konsolę, ale mówię, grałem na dwóch konsolach. Przyjemna, ale nie jest to kuźwa konsola, którą bym wpisał tutaj, nie? I ona, tak naprawdę, jest z tych najgorszych, jest najlepsza, że to powiem. Więc tutaj będziemy teraz odlatywać. Nie więc teraz kuźwa może być yy, gorąco. Więc to są, jakby, moje najgorsze. Dobra, teraz już powoli się już ustawia z moim mindset, nie? Z tego game, bo jest, GameCube jest najgorszy. Potem tak. 40 nie to bo ta rysuje płyty potem bym dał tak Xbox One najlepszy z tych średniaków i PSP dobra to ma sens ale grubas jeszcze PS 2 bo na tej PS 2 też mało grałem więc ja bym dał to tutaj o bo grałem więcej nie nawet tak bym zrobił na równi z PS2, Fatka z Xboxem na równi by się, że tak powiem, znalazły. I teraz tak. Na długo dużo grałem na PS2, ale teraz z tych konsol to bym dał tak. O. Dał je przed tym. O. I teraz tak. Tu, tu, tu. I tu bym teraz wrzucił PS2 na PS2. -ce. O. Wii. Wii moim zdaniem jest nie Tylko dlatego, że jest GameCube i ma wsteczną kompatybilność. Gierki tam są kijowe. Więc też za bardzo pozytywnie do niej podszedłem. podszedłem bardziej designersko. Nie podszedłem e, bardziej pod gaming, gdzie na, tu praktycznie na Wii nie ma gier. E, więc tak, i na pewno nie jest Wii nie jest lepsze od Xboxa. To jest na poziomie tym. Ale designersko jest ładne. Więc dałbym ją może tutaj. Zdegradował jeszcze do niżej. O. I wtedy to ma sens. Bo są te konsole. PS dwójka. Pesłanka. Pesłanka, tylko fajnie, czy ta płyty jest to, ale to jest to samo co to, tylko lepszy design. To OK. Sonka i to. Ok. I tu się mogę zgodzić. Tak. I tu. Dobra, teraz to ma sens moi drodzy. Oplutenie, tak, bo musiałem, wiesz, przetrawić jeszcze, wiesz, to pierwsze, a potem jak sobie myślisz, układasz po kolei, jak to idzie, jak wiesz, bo jak masz trzy konsole, to łatwo ci ale jak masz kuźwa, tyle konsol i ci tak potem się mańce to teraz jak y, Przechodzisz z tym jakby świeższą głową, to teraz sobie to wszystko ustalasz, nie, powoli. I teraz to ma, i wtedy to ma okejkę, okay nie? I wtedy tak, i wtedy to się zgadza. Czyli. Najlepszymi konsolami do gier według mnie to są właśnie PS3 i PS1. Potem na no PS3 mi też jeszcze nie pasuje. PS4. O, tak myślę. PS4 nad PS-słanką. 1 tak, tak bym zrobił. O. I stąd nawet. Kurwa, powiem wam, że. Ciągle się myślę, co jest lepsze. Czy PS1, czy PS3 dla mnie, nie? Nie, no PS1. Nostalgicznie. Powiem tak. Nostalgicznie PS1, ale gamingowo PS3 mi się wydaje. Tak bym to dał, nie? Ach, chuj, ta damy tutaj. No nie, no, ale nie mówię o emulacji jakby, nie, co tam. Znaczy no bo tutaj był Wii, nie? Też. No i to by było wtedy tak, to by, ostateczna lista, tak by to wyglądało, nie? Więc tak. Eee, z konsol, które posiadałem, najbardziej nie lubię Series S z uwagi na to, że jest eee, ty only cyfra, więc nic nie włożysz, nic nie podmienisz. Chyba, że spiracisz i będziesz z USB-ka korzystał, to może wtedy będzie sens, jakoś to przełamiam, nie wiem. Eee, więc no mówię, ja tą konsolę dostałem w prezencie. Eee, nie mówię, że to źle, bardzo fajnie, no bo mogłem poczuć zew nowej generacji, wiecie o co chodzi, nie? Graliśmy kilka fajnych gierek na tym. No ale z uwagi na to, że nie mogłem włożyć płyty, więc ona dla mnie była bez sensu, dalej grałem na Xbox One X, bo miałem napęd, nie? Eee, najmniej yy, wspominam yy, 780, a ja 70, 7. Czekajcie, bo to miał mój kuzyn kuźwa. Miałem styczność z tą konsolą. Na SNES-ie, Na SNES-a SNES posiadam. Nigdy go nie uruchamiałem jeszcze. Mam jakieś dwie gry od Energika w zestawie chyba, jak dobrze pamiętam. Jedną czy dwie. Ale no ile? Żadnej gry nie przeszedłem tej, na tej konsoli, więc nawet na emulatorze. Atari miałem, w jest za dzieciaka, niestety nie spełniła swojej funkcji, bo nie miałem drugiego kolegi Albo ode mnie z rodziny nikt ze mną nie chciał grać w gry e, Więc przeszliśmy na Atari tylko na emulatorach dopiero parę gierek e, NES Wszyscy mieli NESa w postaci Pegasusa, wszyscy ogrywali się w Mario, kuźwa w jakieś tam jeszcze inne Kuźwa Feniksy, nie Fenix jakieś inne gierki, Commodore, y, Contra ja niestety nie miałem tej styczności, grałem na nich, nie lubi... zawsze było ciężko. Do dzisiaj Mario nie skończyłem. Kontrę na emulatorze przeszliśmy e, z save pointami, bo ta gra jest arcy trudna. Kurwa szanuję ludzi, którzy potrafią tę grę przejść. Od tak na jednym posiedzeniu bez cheatów. <laughs> Moja pierwsza konsola w życiu, bo zakładam, że miałem tą przed tą, e, miałem jajeczka, miałem te. Eee, właśnie wiem, zając łapiący jajka rzucane przez królika Zająca eee, No i Game Boy Advance, drugi handheld od Nintendo eee, Posiadam go, nie, jest ok eee, Niestety minusem tego jest to, że nie ma podświetlania, ja chyba tylko dwie gry przeszedłem, chyba Nie wiem czy właśnie Underground i Underground 2 chyba tylko przyszedłem na nim Te gry się do siebie w ogóle niczym nie różniły No ale Jakoś to było, nie? Więc to są najgorsze konsole. Najmniej przywiązywam, przywiązuję do nich uwagę, że tak powiem, i najniżej je oceniam ze wszystkich, bo na nich ja po prostu nie grałem. Tak nie liczę, to, to bym kurwa dał w ogóle jeszcze poza tam gdzieś w pizdu, nie? E, I teraz tak. E, lepszymi konsolami. No już e, patrząc, że już lepszą konsolą było 360. Niestety, z uwagi na to, że e, ostatnio zjebała mi. Dark Souls dwójkę, bo postawiłem ją w pionie i kurwa porysowała mi płytę, bo okazało się, że nie ma tacki. E, Kijowy pad, kontroler, kontroler do tego jest, no, że okropny, straszny. E, z uwagi na to, że kurwa ma tą dziwną baterię-pack, czy jak to się nazywa, no po prostu tragedia, więc... A, i chyba nawet kabel do konsoli jest dosyć krótki, że kuźwa musi mieć kuźwa metr, ma chyba czy coś takiego. Czy ja taki mam do. Musza, musiałem przedłużkę sobie załatwiać, żeby kuźwa móc e w ogóle korzystać z tego pada. Do tego wrócimy zaraz. Z, z przedłużką do kontrolera wrócimy przy z kolejnej konsoli od Xboxa. GameCube, spoko konsola, fajny kontroler, design jako taki, ale najgorzej jest to, że tego dzisiaj ciężko odpalić, ciężko ku, kuźwa e jakoś w jakiś sposób podpiąć, żeby go nawet streamować, bo trzeba mieć naprawdę dobry sprzęt więc no ciężko tak to yy, uruchomić dzisiaj eee, więc X, następną konsolą jest xbox tak naprawdę jedno jest z ps2 z fatką, kładę je obok siebie bo ta, jest, ta już dzisiaj umiera i ta też umiera, naprawdę żeby mieć konsolę fatkę i xboxa pierwszego żeby jedna i druga działała poprawnie, no to trzeba mieć farta, albo trzeba mieć kogoś, kto kuźwa naprawi, albo ogarnia elektronikę, bo ciężko jest kuźwa yy, je naprawić. U mnie, tak, yy, Xbox pierwszy pad napęd, żeby go wymienić, trzeba kuźwa znaleźć jakiś specjalny napęd, nie może być jakiś inny, nie a w jest tylko komputer, więc dupa, no, ciężko. Kuźwa kontro, kontroler, ten yy, duke jest strasznie niewygodny. Gruby, ale chyba wygodniejszy od kuźwa z 360 z uwagi na to, że kuźwa nie ma baterii i mimo, że jest to masywny, to i tak kuźwa lepiej mi leży niż kuźwa ten, z którym palucha nawet nie wyprostujesz, nie? PS2, mam PS2, Fatek dużo, żadna nie działa, więc też się nie będę wypowiadał. Jakąś PS2 mam zrobioną, bo ktoś mi tą PS2 zrobił, nie pamiętam kto. Jedna PS2 u mnie w kolekcji powinna działać. Tylko muszę ją kurwa znaleźć, muszę pójść do piwnicy, zobaczyć, która z nich. Bo jedna jest na pewno naprawiona, bo mi kumpel ją naprawił, bo on mówił, że ją rozkręcał, bo wymieniał coś tam tego, tego i powinna śmigać. No coś taką właśnie kojarzę, coś PS2 gdzieś powinien mieć, ja muszę znaleźć. Ale no yy, na ten moment jeszcze żadna ps dwójka Fatka u mnie nie została uruchomiona do tego stopnia, żeby działała, albo przynajmniej czyta płyty. Albo żeby dawała pełny obraz. PSP. Największym mankamentem PSP jest to. Ten co ja mam. To to, że. A mogę wam powiedzieć, że to, że. Płyty się z tyłu kurwa. Szumią, piszczą kurwa. Wczytują się tragicznie. To jeszcze jak ja za mocno chyba wcisnę. Gdzieś w któryś boczek. Albo za bardzo wiecie coś tam przycisnę. Przy mocniejszych akcjach. To wciska się pauza czyściłem go, kuźwa, coś jest nie tak na łączach, więc no, średnio. Nintendo Wii jest zajebistą konsolką, niestety, znaczy zajebistą konsolką tylko dlatego, że może uruchamiać gry z Gamecube'a, można podłączyć kontroler z Gamecube'a, włożyć płyty z Gamecube'a, chyba karty pamięci też chyba to ogarniało coś, Minusem jest tej konsolki to, że ma miliony jakich, kuźwa drucików, kabelków, kuźwa jakichś czujników, nieczujników. Trochę ciężko się kuźwa przyzwyczaić do kontrolera ruchowego, że tam trzeba wiecie, yy, specjalnie wycydować. Nie pamiętam, to coś było kuźwa. Trage, tra, tragedia, ale łatwo podpiąć do emulowania albo do yy, współczesnych sprzętów. Ale, ale minusem jest tego, że no, na tej konsoli żadnych gier. Ja mam takiej gry, która mi by się spodobała. Chyba mam na Wii kilka gierek, co mieliśmy. Mad World, gra, która miała być najbardziej hardkorowa, była nudna, ładny design, ale kuźwa, e, tam krew w końcu była, ale nic innego, co mnie oferowała, e, próbowaliśmy zgrać Zelda Twilight Princess i to było kuźwa, Jezus Maria, przenudziłem się, e, coś jeszcze, Residenta jakiegoś mieliśmy, a mam teraz chyba Nitro nie wiem czy Most Wanted to był, czy Kuźwa, któryś jakiś Nitwo Speed miałem na Wii już nie, więc to będzie coś. Albo Hot Pursuit? Nie, nie pamiętam. Coś na Wii miałem. No i potem zaczynamy już chyba przedostatnią generację, czyli Xbox One X. Najbardziej, Czy znaczy konsola, która mnie wprowadziła w świat konsol od Microsoftu była to moja pierwsza konsola, niestety problemy z jaką, jakie z nią miałem to niestety ale, o Nitro, może tak Nitro tak, może mam Nitro eee, niestety jakie z nią miałem to po prostu pogrzebały ją, że sprzedawałem ją, <ścoughs> sprzedaję ją dwa razy nie i już po z drugim razie przeszliśmy do konsoli, które, yy, którą oceniam wyżej lepiej i która jest tutaj no więc tak, miałem dosyć duże problemy z nią, więc przejdź, omieńmy to po prostu. Nie, oczywiście dużo grałem, bardzo fajne wspomnienia miałem, parę lat, rok albo dwa nawet chyba, jak ją posiadałem. Naprawdę bardzo fajnie mi się na niej grało. E, fajna zabawa była nauka oczywiście, dashboarda, który jest do dzisiaj moim zdaniem toporny, straszny, chociaż już teraz lepiej się e, w niej posługuje. Ale to jest nadal, kusią moim zdaniem e, no, z tych śre mocno średnich konsol jest najlepsza, nie? No i oczywiście design kloc taki, ale do kloca jeszcze wrócimy. Zaraz. <grym> ale tak, no bo ja na PS miałem ją razem z PS4, więc wiecie, raz tu, raz tu się przerzucaliśmy, graliśmy, ale naprawdę bardzo fajnie. Bardzo fajny to było okres gamingu. Bardzo mile ją wspominam, aczkolwiek problemy z jakie z nią miałem. Tak samo jak tu i tu. Po prostu e, przepaść jest duża. E, I lecimy dalej. E, już takie gry to już konsole średnie takie przeciętne, takie moim zdaniem, ok, niezłe, niedobre. E, to z tych wszystkich handheldów no, to, a, czekajcie. To tak bym zrobił. O. Najniżej jest Nintendo DS, chociaż poczekajcie. Tak będzie lepiej, bo teraz sobie przypomniałem co z DS-em jest. Więc tak, PS Vita, fajna konsolka, mi pasowała, fajnie mi się na nie grało. Była to konsola, którą kupiłem na premierę, Miała kilka ciekawych rozwiązań, kilka fajnych gierek. Najgorszym rozwiązaniem, które wprowadzili, to było kuźwa jakieś niestandardowe karty pamięci. I to, że gierki były, znaczy to, że były na kartach gierki, to było plusem dużym, no bo nie, nie było głośna jak PSP, nie? Ale no fajnie, bo to na Wi-Fi ku to było, to można było naprawdę. Chyba jeszcze miałem nawet kartę SIM tam włożoną, bo telefon jeszcze można było wrzucić, jak dobrze pamiętam. Tak, to chyba SIMkę jeszcze miało, to jeszcze można się fajnie ten. To yy... nie, naprawdę. Ja chyba wtedy nie wiem, czy. Ja w podróżach to ja na WICie bardzo dużo grałem. I właśnie jakieś tam stare gry z PS1, bo też jak kupowało się gry na PS1, na PS trójce. To właśnie, PS, to tu można było jej pościągać, więc tak jak z PSP zresztą, nie? Więc też była fajna gierka. No, sterowanie, bo trzeba się przyzwyczaić, bo był touchpad z tyłu mieć, nie? Tam zbindowany do R2, ale generalnie naprawdę bardzo fajne. Fajne rozwiązanie było w gier, w grach, które ona wprowadzała. Ona miała w sobie chyba najlepszego Uncharteda, jakiego grałem, nie? Potem jest Nintendo DS Lite. Też fajna konsolka. Fajne, że ma te dwa ekrany. Na jednym ekraniku fajnie pamiętam, bo grałem też w niego Need for Speedy i chyba coś jeszcze. I też właśnie tu było, tu można było grę, a tu można było mieć na przykład te no, mapka była, zniszczenia chyba w jakiejś grze też było. Też fajnie jak było jakieś tam coś ze zwierzętami, też jakaś giereczkę mam też bo fajnie. Coś się rysowało tutaj, żeby coś tu się stało. Naprawdę też fajne, tak, tak samo tutaj e, była zabawa, no ale niestety wity już nie mam, APS, DSA cały czas posiadam i naprawdę jest fajny rysik i też mam, kuwa, bo jeden był zgubiony, potem nakupowałem, to naprawdę było fajne. Niestety tylko mój ma już uszkodzony ten touchpad, bo czasami potrafi się tam przyciąć. E, czy coś jeszcze? Bateria chyba też dosyć długo trzyma. no Niestety tylko newsem jest to, że jest bardzo kanciasty i ciężko po przedłuższym graniu jest uciążliwy w trzymaniu go w rękach, więc ja czasami trzymam go wiecie jakoś podpieram się coś, bo naprawdę niewygodny był strasznie, nie? no no i oczywiście te gry są na na równi e, czyli PS5 i SX e, no co ja mogę tu powiedzieć, no są nowe konsole ładnie gry wyglądają, ładnie chodzą e, e, co tam jeszcze, niestety jedna i druga nie posiada Gier, które zmuszają mnie do tego, żeby kupić płyty, to jest najgorszy minus. Niestety są to konsole już takie, że podchodzi pod abonament. Czyli jak nie wykupisz abonamentu, tak naprawdę gier nie masz. Ale zauważyliście ostatnio, że gry można kupić już dosyć tanio na SX-a, na Siriusa i kurwa na Sexa i na PS5. No ale no, fajnie mi się gra. Podoba mi się pad, bardzo zajebisty pad mają. Znowu, kuźwa, Sony naprawdę potrafi iść w pady, nie? No zobaczcie, PS1, e, Dual Analog, pad najwygodny e, z tych starszych, od PS1 do PS3 ma najwygodniejszego pada, ten Dual Analog, nie Dual Shock, nie zwykły ten, ale kuźwa, no e, du, Dual Analog wymiata, nie? E, dalej. PS4, najwygodniejszy kontroler w stawce, i potem daje e, i między jednym a drugim PS, pad PS5 pad PS5 może tak wygodny nie jest ale mm, ten padzik na PS5 jest e, ma bardzo fajne feature'ów, kurwa ten hamulce, te blokady, kurwa na triggerach kurwa ten e, e, feeling e, wibracji, po prostu jest genialny, nie e, co do samej konsoli, no mówię, no tu i tu biblioteka gier jest dosyć skromna, no ale no wie, to jest dopiero początek. Dlatego jest to jest centralnie na samym środku, bo jeszcze nie zdecydowałem, czy ona jest wyżej, czy niżej. Naprawdę jest ona teraz pomiędzy, bo mam tę konsolę ile? Miesiąc, może niecały? I ciężko mi się na nich na ten sposób jeszcze wy, wypowiedzieć. Nie? Ta jest brzydka, ta jest ładna. Na tej są tańsze gry, tu są droższe gry. Tamakijowy. Yy, Pat się praktycznie nie zmienia od, kuźwa, trzech generacji tutaj pad jest bardzo fajny, nie? no co ja mogę jeszcze powiedzieć? no to taki centralnie to to najbardziej średnia konsola, nie? ani nie wybija się niczym, niczym nie jest minusem nie idzie ani w gry, ani w nic, no nie, no nie wiem, jak to powiedzieć. PS2 na, też ze, ze średniaków najwyżej jest to konsola, do której przy, że tak powiem, mam najmniejszy... Przy której spędziłem najmniej czasu. Bo jak, tak, na PS1 lata. PS1 jak zaczynałem, to miałem lata z nią. Potem wszedłem na PC-ty. Potem pod koniec, jak używałem pc PC-tów wszedłem na Sonkę, przez na PS2, przez kolegę, który pokazał mi Baldury. Czyli Champions of Norad, God of War, e, Devil May Cry e, i że pamiętam, że ten komputer, który ja posiadałem, był słabszy od PS2 i jak zobaczyłem, jak gry na PS2 wyglądają, to było wow, nie? No i zacząłem się, że tak powiem, PS2 zaczęła wypychać PS, y, PC-ta, nie? E, więc tam było, no, Gran Turismo oczywiście, trójka, czwórka, Tekeny były... E, go do włory. Co my tam w wcale jeszcze tak pykałem dużo w tym wyścigi? Bardziej to były, nie czy jakieś koliny pewnie, może jakieś były. No, coś takiego, nie? Ale już na 100% na specetów zrezygnowałem przy PS3. No, więc jak się wbiłem na PS3, to PS2 została już od odłożona na bok. W ogóle już nic nie robiłem, nie. Yy. I tak naprawdę do PS2 wróciłem tylko wtedy, jeżeli Wymagało to ode mnie zrobienia jakiegoś materiału do, z, gier, z grą przez generację I tyle, nie? No i wkurza mnie to w PS2, że Obraz kuźwa jest tak nie... Na PS2 jest tak kijowy obraz, że kuźwa no nie idzie w niektórych grach go ustawić kompletnie, nie? Nie potrafię ustawić obrazu dobrze No pewnie wina OSSc, no ale kuźwa nie mam, w żadnej konsoli nie mam takich problemów z obrazem jak kuźwa przy PS2, no, więc tyle. No i już te naprawdę dobre konsole, moim zdaniem, to jest PS1 Slimka, PS1ka tak naprawdę. Przegrywa ze standardy, bo ona może jest zgrabna, fajna, ale wolę tę podstawową wersję. Problem jest z kartami pamięci w niej nieoryginalnymi, bo niektóre nie wszystkie wchodzą z jakiegoś powodu, nie mieszczą się do tego spotu, do tego slota niż tutaj. Nie wiem, może z uwagi na to, że są wykrzywione trochę i nie wszystkie karty działają w ogóle. Brakuje kompletnie z tyłu jakichś dodatków, nie? Nie wiem, czy myszka działała na PS ŁANCE. Pamiętam, że te chyba pistolety nie działały. Coś tutaj było nie tak, kuźwa z tym. Wiem, że nie można było kart rozszerzeń wrzucić, nie można było chyba link Cable nie można było wrzucić Coś tu było takiego, nie? więc z tych konsol naj, najniżej ją oceniam nie? PS3, tak jak Wam mówiłem PS3 e, spowodowała, że Przeszedłem w 100% na e, Na konsole To było kiedy już Gry na PS2 w te, które mnie interesowały ograłem i chciałem ogro, go grać PS Godowora Trójkę. Przez co kupiłem sobie właśnie w 2011 chyba albo w 10. W 11 10 PS Trójkę. od kolegi z pracy, świętej pamięci. Dzięki Tomek. E, I powiem wam tak, że od zakupu PS trójki. Już nic innego dla mnie nie istniało. Ani PS2. Dobra, PS1 wtedy też już, już nie istniała, nie? PS2, PC. To już w ogóle... To PC był tylko po to, żeby sobie coś tam po, pooglądać, nie? E, poczytać, gdzie jest kuźwa jakiś, wiecie... E, jak trofeum jakieś zrobić. PS3 po prostu mnie roz... O Jezus Maria, zakochałem się. Wtedy to już był game... To już było kuźwa... Konsolowiec ze mnie był wtedy hardkorowy, nie? Wtedy jeszcze nie poznałem, jeszcze nie grałem na Microsoftowych konsolach, nie? Czyli tam, gdzie jest Łanka, gdzie jest Łanka jeszcze, nie? I to było to. Jedynym minusem jest tylko to, tak jak mówiłem, design tej konsoli to, że napęd się kurwa pierdzielił, bateria kurwa była w tych kontrolach to kurwa tydzień trzymała, chyba, dobrze pamiętam. Niestety, materiał, z jakich była zrobiona, była po prostu tragedia, nie? Ale to jest konsola, która naprawdę przerzuciła mnie już do. Wyżej, nie? Na high level, nawet bym kurwa tak zaryzykował, zrobił, o. Eee. I teraz tak. I... nie. One X. Eee. Konsola... Chyba naj... z tych Xboxów chyba najładniejsza. Prosty design, malutka, zgrabna. No, z tej generacji chyba najmocniejsza, jak dobrze pamiętam. Nie wiem, jak tam na Prosie, na Prosiaku PS4, ale nieważne. E, ale też jej, do, ją używałem bardzo po zakupie tej konsoli Xbox One X. E, nie miałem się już do czego przyczepić, tak naprawdę. Do już Xboxa. Tak jak tu się czepiałem, kurwa, to tu już naprawdę wszystko. Już, już doszedłem do, dorosłem, że tak powiem, do Microsoftu. E, konsol Microsoftu, więc naprawdę tu mi się pad Chyba też, nie wiem, no to, bo ja używałem tak chyba do, z, z tego. E, więc naprawdę. Też fajne wspomnienia. Też miał napęd w końcu, więc już można było nam było normalnie korzystać. No. Chociaż powiem wam, tak teraz myślę szczerze. Czy na pewno tu ją postawić? Bo nawet teraz pomyślałem, że nie mam żadnych argumentów. To do niej, nie? Ty, no właśnie. Argumenty mi się skończyły. Nie mam za co zachwalać tej konsoli. ale na pewno jest dłużej grałem niż tu Dobra, damy ją tu wtedy, zdegradujemy ją Tak ją chyba, Kurwa Sony wygrywa jednak Bo więcej spędziłem przy tej konsoli niż przy tych konsolach, bo jeszcze się nie roz... Ale też było, czy jakieś giereczki, chociaż może, nie, no dobra Więc mniej więcej tak to by wyszło Dobra i PS4 a, bo teraz PS 3 i PS4. No PS4 to była konsola, którą kupiłem na premierę. Mam do dzisiaj. Yy, I też po PS trójce tej jak już tą mam, to to jest kolejna po Ile od Na PS4 przecież kuźwa co myśmy ogrywali, nie? Yy, przede wszystkim tak. Design pada jest moim zdaniem najwygodniejszym padem we wszystkich konsolach. Pad od PS4, moim zdaniem, niszczy kur na każdy kontroler. Jest to najlepszy pad, najwygodniejszy. Kuźwa dobre rączki. Na moje wielkie łapska to kuźwa ten kontroler się mieści. rostaw tego jest idealny. No po prostu zebeściacki, nie? Naprawdę najlepszy kontroler. Design też mi pasuje, aczkolwiek też ten plastik jest kijowy, kuźwa ten. Świecący, więc ten, ciężko też kućwa nie potrafiłem tej konsoli włączyć, bo nie wiedziałem gdzie jest kurwa przycisknie. Bo jest na tym paseczku tutaj i ciężko go kurwa było, ale naprawdę no, powiem, że PS4. Ludzie się pamiętam jaką ją do domu przyniosłem. Wróciłem ze sklepu, przywiozłem, e, podłączyłem i nie potrafiłem jej włączyć. Wiedziałem gdzie się kurwa włącza, gdzie jest przycisk w ogóle, nie e, kontrolerem, jakoś próbowałem tego, nie potem gdzieś tam przeczytałem, że tu jest, do, do, przy tym się dotyka. E, Ilość po prostu gier ogrywanych na PS4 jest po prostu moim zdaniem bardzo duża ee, Więcej grałem niż na PS2 Nie no nie wiem czy no właśnie nie jest na równi z PS3, no ale PS3 mam wyżej zresztą tu zaraz do niej wrócimy Ale naprawdę mi się bardzo podobała ta konsola i kształtem i wszystkim no mówię no Często jeszcze do niej wracam nie No komputer wiadomo No kurwa, no komputer to jest Już w, u mnie wpojony mówię bo za dzieciaka grałem dużo Potem kurwa, zamów, od młodości idziałem. Teraz tylko korzystam komputer do streamowania, do jakichś kurwa oglądania, montowania i tym wszystkim, więc tak naprawdę no, dla mnie, ja nawet bym tego tu nie wprowadził, no ale że było to, wprowadziłem to, że to jest też bardzo to też ukształtowało mnie jako gracza. No i oczywiście drugie miejsce w najlepszych konsolach jest PS Trójka Slimka. Ta konsola jest tak samo mocna jak ta, ale wygrywa designem, trwałością i niezajechalnością. Kurwa, tą konsolę posiadam i ona jest po prostu piękna, uważano za jejbista po prostu konsola ze wszystkich. Nie, eee, nie wiem czy to mówiłem, chyba nie mówiłem. I ta design jak PS 4 ma najlepszy kontroler, to ta ma najlepszy design moim zdaniem. Jest najpiękniejszą konsolą nie ze wszystkich. Ma wszystko. Jest mat, skromny napis. E, jest jednocześnie owalna i ostre, z ostrymi krawędziami. Jest błyszczące główienko. E, nie pamiętam, czy się przedstawiało ten PlayStation. Chyba na każdej konsoli można było. E, no kurde, no. Jest, nie jest za duża, nie jest za mała. Jest po prostu urwana, zniszczana. Naj, najlepszy design konsoli, a pad najlepszy z PS4. No i oczywiście pierwsze w miejsce PlayStation. Dziękuję, do widzenia. To już o muszę mówić, nie? Gry, które ukształtowały mnie. Kraj, konsola jest prosta w budowie. Najlepsze gry posiada. Kuźwa. Jak kogoś zapytacie, podaj 10 najlepszych gier, na pewno pojawi się jakaś z PlayStation 1. No kuźwa nie ma bata, nie? Ta konsola po prostu dla mnie jest najważniejsza w moim życiu, nie? Przy PS1 zjadłem zęby. Kuźwa, przy PS1 spędzałem noce, kuźwa. Przy PS1 ogrywałem, kuźwa, najlepsze gry, które do dzisiaj uważam za najlepsze. PS1, że tak powiem, pokazała mi właśnie i wyścigi, rajdy, bijatyki, no wszystko. Wszystkie gatunki, które najważniejsze są dla mnie, są, kuźwa, na PS1. Aczkolwiek na PS3, F1, no ale dobra. Na PS1 naprawdę i tak. Rzeczy, jakie można wpiąć do PS1, kuźwa, myszkę można wpiąć. Można grać w ośmiu na konsoli. Wbijasz tu, tutaj boomerang na cztery, tu boomerang na cztery możesz grać w ośmiu. Wbijasz myszkę, możesz napierdzielać po części padem, po części myszką. Z tyłu port rozszerzeń. Możesz Linked kabel połączyć dwie konsole i możesz grać w 16. Nie wiem czy można, ale zakładam, że ciekaw jestem czy można położyć cztery boomerangi i 4x4 Co tam jeszcze było? Pierwsza generacja w ogóle miała najlepszą muzykę, chyba tam chyba jeszcze było z tymi cinczami nie? Coś tam z audio, płytą no. Po prostu kuźwa konsola nie do zajechania, nie? Naprawdę zajebista konsola, no. Design no jest kwadratowa, kanciasta, no, ale kuźwa, no. Z tych starych konsol, tak naprawdę, no to chyba to jest najładniejsza, nie? To jest jakieś takie toporne kuźwa, jakieś dziwne. To chyba to jest najładniejsza, nie? Taki kształt, który zna chyba każdy. Pokażesz to, to ktoś powie, konsola do gier. Pokażesz, kuźwa, nie wiem, coś takiego, co to jest? Jakiś magnetofon, kurna? Co to jest? Pilot do telewizora? No co to, kuźwa? Jakiś potencjometr, to, kuźwa? Sutki, głośniki, kuźwa? Co to może być? Co to, telewizor? Laser się psuł. No oczywiście, że się psuł, no kuźwa, i... Czy... Konsola ma 40 lat, to co ty byś chciał? Co ty byś chciał od konsoli, która ma 40 lat? Pewnie, będzie się laser będzie psuł, nie? No szkurde. No. Więc tak moi drodzy wygląda moje tier console, które posiadałem w jakimś e, fragmencie swojego życia, nie? Mam nadzieję, że e, pojechałem bardzo ostro i dużo się będzie komentarzy działo na ten temat. Czekam na to. Give it to me. Z chęcią, znaczy nie, no serio, z chęcią poznam wasze, jakby, topkę, nie? Więc YouTubeki, jeżeli to oglądacie i dotrwaliście do końca, no to bardzo proszę, ogarnijcie sobie też taką tier listę. Ewentualnie możecie napisać, jakie właśnie, jak wy to oceniacie w waszej perspektywie, nie? Albo możecie też wpisać na moje, czy czym się najbardziej nie zgadzacie, to z chęcią też posłucham. Więc dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, nara!